kulisy zwolnień z pytania na śniadanie, aż trudno uwierzyć. Obczowska wyjawiła. Małgorzata Obczowska po raz pierwszy zabrała głos na temat swojego niespodziewanego zwolnienia z pytania na śniadanie. Dziennikarka ujawniła przykre szczegóły i nie żałowała mocnych słów pod adresem byłego pracodawcy. Dawne gwiazdy pytania na śniadanie wypowiedziały się na temat zwolnień. Od jakiegoś czasu w mediach od nowa zawrzało wokół pytania na śniadanie. Po niespodziewanym zwolnieniu całej dotychczasowej ekipy prowadzących program stracił sporą grupę telewidzów i tym samym pozycję lidera wśród śniadaniówek. Głos w tej sprawie zabrała nawet szefowa formatu, Kinga Dobrzyńska, która wdała się w internetową dyskusję z oglądającymi show. Niedługo później na temat produkcji telewizji polskiej wypowiedziała się również jedna z byłych prowadzących, Anna Popek. Dziennikarka zdradziła, że zmiany te zaszły niespodziewanie szybko i raptownie. To po prostu była sytuacja skandaliczna. Odkąd pracuję w telewizji, nigdy takie zmiany nie zachodziły w takim stylu i takim tempie. Ze mną pożegnano się w sposób raptowny, aczkolwiek uczciwy, powiedzmy na zasadach obustronnej strony, powiedziała gwiazda z rozmowie. Małgorzata Obczowska wyjawiła prawdę o zwolnieniu z pytania na śniadanie. Teraz głos w sprawie nagłych zmian, jakie wydarzyły się za kulisami telewizji polskiej na początku 2024 roku, zabrała kolejna z prowadzących pytania na śniadanie, Małgorzata Obczowska. Dziennikarka wyznała, że jej zdaniem to widzowie są najsprawiedliwszymi sędziami i to oni decydują o tym, co jest dobre, a co nie. Podczas rozmowy odniosła się również do zachowania aktualnej szefowej śniadaniówki. Prezenterka nie ukrywa, że nie jest zwolenniczką tego, co robi producentka i skomentowała to w bardzo dosadny sposób. Miarą kompetencji producenta są wyniki oglądalności. Tak naprawdę, to widzowie są sędziami. To dla nich robi się program. Jakakolwiek arogancja w stosunku do widzów to na pewno nie jest pomysł, żeby podnieść sobie oglądalność. To tak jak z Mistrzostwami Europy i z piłką nożną, to sędzia ma decydujący głos. I mam wrażenie, że widzowie, którzy są sędziami, wystawili temu programowi, a na pewno producentce żółtą, a może nawet czerwoną kartkę. Brak szacunku do nich na pewno nie polepszy sytuacji, Bąś, przyznała w rozmowie z Jastrząb Post. Małgorzata Obczowska ujawnia kulisy rozstania z telewizją polską. Dodatkowo dawna prowadząca śniadaniówkę postanowiła odnieść się również do swojego pożegnania z TVP. Okazało się, że publiczny nadawca rozstał się nie tylko z nią, ale również z jej mężem Jackiem Łęskim. Mężczyzna do tej pory związany był z TVP Info, gdzie pełnił funkcję prowadzącego program Alarm. Co więcej, Małgorzata Obczowska zdradziła też, że o swoim zwolnieniu z pytania na śniadanie dowiedziała się podczas rozmowy telefonicznej. Gwiazda nie kryje swojego oburzenia wywołanego tym, jak została potraktowana. Mnie informacja o tym, że nie ma mnie w grafiku, została przekazana telefonicznie. Powiem tak, albo się ma klasę, albo się jej nie ma. Ja staram się ją zachowywać, dlatego nie komentuję w dużej mierze tego, co dzieje się teraz w telewizji, przyznała podczas tej samej rozmowy.